Banknot 200 złotych, piękny radar. 6 zer, jedna jedynka w środku, stan mocno zużyty, ale mimo to wyceniam go na około 100 zł. Bardzo mało zachowało się radarów z okresu PRL-u, a tym razem, tymczasem również takich rzadkich radarów dwucyfrowych z jedną jedynką w środku. 50 groszy końcówka blachy, 87 rok, cena około 50 zł. Słuchajcie, piękny destruk, końcówka blachy 50 groszy. A więc cześć, witajcie na 34. wycenie monet i banknotów. Wy wysyłacie zdjęcia, ja wyceniam, bądź proszę moich widzów o rozpoznanie i wycenie. Obok zdjęć są numerki i sami możecie pisać swoje ceny, bądź mnie skorygować, że podałem za wysoką cenę, bądź za niską. Zdjęcia wysyłacie na Instagramie. Dzisiaj bardzo ciekawy destruk na samym końcu odcinka. Zaczynamy! 428, 2 zł, przesunięty rdzeń 2018. To już tradycja na tym kanale, że takie piękne destrukty pojawiają się co odcinek. 100-150 zł za taką monetę. 429, 2 zł, rozmazane skrzydła, orzeł, korona, destrukt prawie jak w 3D. Cena około moim zdaniem 50 zł. Bardzo fajnie to wygląda, jakby ten orzeł chciał odlecieć z tej monety. 430, radar banknotu 100 zł. Piękny radar. Trzycyfrowy MX94, stan mocno zniszczony tego banknotu, obiegowy ciężko wycenić, proszę o pomoc widzów. 431, 1 zł 2009, skrętka delikatna, ale jednak wyłapana z obiegu, piękna, 2009 rok w skrętce, około 30 zł. 50 zł Bolesław Krzywousty, przesunięty stempel, cena moim zdaniem też około 50 zł, bardzo fajny destrukt, oczywiście możecie pisać swoje typy dla tych monet. 433, 1 zł, 2014. Czy taka moneta może wyjść z mennicy? Spójrzcie, proszę o Waszą opinię. Chyba mamy pierwszy garaż na dzisiejszym filmie, ale nie jestem tego pewien, czy ktoś się spotkał z taką monetą. Wygląda to, jakby było sfrezowane. No, z drugiej strony całkiem normalna moneta, z drugiej, z pierwszej, tam gdzie orzeł. Natomiast ta strona rewersowa taka jakaś dziwna. Piękna paczka banknotów z PRL-u. 100 sztuk, 50 zł, serii HM. 88 roku, cena około 250-300 zł, po tyle ostatnio te popularne banknoty z popularnych serii schodziły, 250 zł ostatnio na licytacji sprzedała się taka paczka, 100 sztuk banknotów, 50 zł, dość dużo zachowało się takich paczek. 435, 2 zł 2017, rozlany mocno rdzeń, prześwit, a to podnosi cenę, jak wiecie, około 150-200 zł. 436, kolejna dwuzłotówka, tym razem delikatny destrukt, natomiast na uwagę zasługuje jakiś podwójny symbol po lewej stronie orła, coś jakby cecha spawalnicza. Jeśli ktoś wie, co to jest, bądź rozpoznaje, proszę tutaj napisać. Oczywiście taki delikatny destrukt, cena między 50 a 100 zł, moim zdaniem. 437, medal do rozpoznania. Jaka cena i co to za państwo, jeżeli ktoś rozpoznaje, to prosiłbym tutaj o komentarz. 438, Einen Reis Thaler 1764, litera A i E. Proszę zwrócić na to uwagę, jakie ceny dla mennic A i E, czy ktoś rozpoznaje, proszę pisać i uzasadnić. 439, 10 groszy 2020, niedobicie, coś się dostało, jakiś brak z mennicy, co o tym sądzicie i jaka cena według Was. 440, banknot 50 zł, fajny radar, emisja 2017. Na ile wyceniacie taki okaz? 441, 1 rubel 1845. Pytanie, czy prawdziwy, czy nie falsyfikat. Taki srebrny rubel jest teraz właśnie wystawiony za 1600 zł na Allegro. Sprzedawca jest dość duży i renomowany, więc cena jest raczej adekwatna. Na Numi Market ta sama moneta 1499. Ogólnie drogie monety w tych Stanach i taki rubel 1845 roku srebrny to zasługuje naprawdę na wysoką cenę. 442, 5 zł 1932 ze znakiem mennicy. Zniszczony, sprawdziłem, ostatnim takim stanie podobnym sprzedał się za około 500 zł, oczywiście w Stanach lepszych dużo drożej. No i końcówka, słuchajcie, przyjrzyjcie się temu destruktowi. 443. Dziwny destrukt 1 cent. Prośba, co Wy o tym sądzicie i takie coś
Ile takie coś może kosztować? Jeżeli mnie ogląda ta osoba, co mi to wysłała, to proszę cię, napisz mi tutaj albo komentarz przypniemy, skąd masz ten destrukt, w jakich okolicznościach trafił w twoje ręce. I jeżeli będziesz chciał, to napisz też na Instagramie, na priv, nie musisz tutaj. Natomiast podziwiajmy ten destrukt. I pytanie do was, co sądzicie o takim destrukcie? Czy ten destrukt mógł trafić w ogóle do Polski? I ile taki destrukt będzie kosztował, bo moim zdaniem, jeżeli jest prawdziwy, to cena będzie bardzo wysoka. Natomiast nie znam i nie potrafię oszacować takiej monety. Mógłbym powiedzieć, że dałbym za to 100 zł, ktoś powie, że to jest warte 1000, a druga osoba powie, że on taki destrukt może sam zrobić. A więc tutaj przyjrzyjcie się szczególnie tym destruktom. Tak jak powiedziałem, kogo nie było, pisać jeszcze raz na Instagramie, bo ostatnio tam mam nawał informacji, więc pominąłem na pewno dużo ludzi. Kto chce, to wysyła swoje zdjęcia. Trzymajcie się i do następnego. Hej!